Dzień dobry, szanowni studenci. Dzisiaj porozmawiamy z wami o tworzeniu czasu przyszłego w języku polskim. No i jak to jest? A jest to bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Bierzemy temat bez okolicznika naszego czasownika, o którym chcemy powiedzieć w czasie przeszłym. I dodajemy końcóweczki osobowe do rodzaju żeńskiego i do rodzaju męskiego. No na przykład mamy czasownik czytać. Tak? Zwykły czasownik czytać. Tematem jest to, tak? Końcóweczka jest czy. Czy nam nie jest potrzebna? I mamy nasze osoby. Ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one. I tak jest. Rodzaj męski najpierw. Bierzemy nasz temat, czyli czyta, i dodajemy końcóweczkę osobową do rodzaju męskiego, do ja. To będzie lem. I mamy czytałem. Ty będzie czytałeś, końcóweczka leś. On czytał, nic nie ma. Czytaliśmy, tutaj uwaga, dodajemy, zmieniamy L twarde na L miękkie i mamy iśmy. Pamiętacie, wam mówiłam, że my zawsze kończy się na my. I mamy czytaliśmy. Wy czytaliście, znowu L miękkie i czy. Oni czytali, znowu L miękkie. I to jest taka szczegóła dla rodzaju męskiego, że pierwsze trzy osoby, czyli liczba pojedyncza, będzie miała końcówki z L twardym, a liczba mnoga będzie miała L miękkie. I tak jest. Więc ja czytałem, ty czytałeś, on czytał, my czytaliśmy, wy czytaliście, oni czytali. Rodzaj żeński podobnie, tylko trochę inaczej. Ja, kobieta, czytałam, ty, koleżanka, czytałaś, ona, Ania, czytała, a dziecko czytało. Już nie pisałam całego słowa. My, dziewczyny, czytałyśmy, tutaj L twarde, i. Wy, babcie, czytałyście, i one, koleżanki, czytały. I to jest cała nauka czasu przeszłego, więc co nam trzeba pamiętać? Bierzemy czasownik bez okoliczniku, kasujemy końcóweczkę i dodajemy jeszcze raz końcówki osobowe do rodzaju męskiego, do rodzaju żeńskiego. Więc osoba ja, końcówka lem, lam. Osoba ty, końcówka leś, laś. On czytał, ona czytała. Ono czytało odpowiednio. Osoба мы, концовка лишмы, лишмы. Особа вы, концовка лище, лище. И они, ли, они, вы. И это все. Если хотите освоить польский язык, приглашаем вас в компанию Евростади. Мы с удовольствием поможем вас. У нас опытные преподаватели, замечательные менеджеры, прекрасно оборудованные залы, есть все условия, учебники. Приглашаем.